Dzisiaj jest 20 grudzień 2021 roku. Przez Filipiny przeszedł niszczycielski tajfun. Ja nazywam się Lesław Pietrasz. Ludziom jest potrzebna pilna pomoc. Moim zdaniem często instytucje charytatywne nie przeznaczają całej zebranej kwoty na pomoc. Na Filipinach mam serdecznego kolegę Ernesta, za którego ręczę, iż pieniądze, które zbierze, będą przekazane tylko potrzebującym, bez odjęcia znacznej kwoty na koszta czy inne cele. Pomóżmy bardzo potrzebującym, niekoniecznie kupując moringę, co zaproponował Ernest. Myślę, że każda kwota będzie pomocna. Nawet jeśli nie masz pieniędzy, możesz wysłać 5 euro. Sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę. Jest też zagrożenie kolejnym tajfunem. Oto list od Ernesta. Filipiny. Potrzebna natychmiastowa pomoc. I tu Ernest załączył cytat. Niech przyjdzie do mnie to, co chce przyjść. Niech odejdzie ode mnie to, co chce odejść. Jeśli należy do mnie, zostanie. Jeśli nie, niech zastąpi je coś lepszego. Tajfun Rai, który nawiedził naszą wyspę Dumaguete w nocy z 16 na 17 grudnia, na swojej drodze o szerokości około 180 km, na całej długości od strony południowo-wschodniej do północno-zachodniej, w poprzek Negros Oriental, dokonał ogromnych zniszczeń, powoli zbierając śmiertelne żniwo. Ogromne ilości deszczu powodowały osunięcie się gruntu w wielu miejscach górzystego terenu. To spowodowało tarasowanie dróg i ogromne powodzie. Rzeki wystąpiły z koryt, zabrały wiele nabrzeży, porywając domy do swego nurtu. Silny wiatr dopełnił dzieła zniszczenia, zrywając okablowanie energetyczne i telefoniczne, powalił wiele drzew, wyrywając je z korzeniami, kładąc je na domy, drogi i przepusty wodne. Jako grupa Moringa ustaliliśmy jednogłośnie, oceniając tą tragedię, że nie możemy być obojętni na taką krzywdę, która dotknęła wielu i tak pokrzywdzonych Filipińczyków. Zwracamy się do wszystkich ludzi w wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki o pomoc, którą chcemy zrealizować za Waszą przyczyną. A mianowicie nasz produkt flagowy Moringa Olifera Powder Filipines został wyprodukowany w opakowaniach 0,5 kg jako cegiełka pomocowa, opłatek wigilijny. Cały uzyskany dochód wraz z wynagrodzeniem naszej grupy zostanie przekazany na rzecz poszkodowanych, szczególnie dzieci, osób starszych, rodzin wielodzietnych i samotnych matek. Zakupimy ryż i środki higieny osobistej i w asyście policji ich środkami lokomocji dostarczymy zakupione produkty do tych osób. Ten wasz ludzki gest pozwoli przetrwać choć najcięższy okres około 1 miesiąca. Koszt 0,5 kg opakowania Moringi Olifera Powder to 150 zł. Wpłaty można kierować na konto WISE, koniecznie z dopłatem RAI, to jest nazwa tajfunu, tajfun RAI. Prosimy o podanie na e-post iristeves0314@gmail.com. Danych adresowych, numer telefonu oraz nazwisko celem przesłania paczki do Was z Moringa Olifera. Produkt jest bezcłowy i posiada atest FDA Fitosanitarne Inspekcji Sanitarnej Filipines. Serdecznie dziękujemy za każdą okazaną pomoc. W obliczu tej tragedii z wyrazami szacunku Grupa Moringa z Filipines Ernest Bruno i Iris Kergen Teves. Ernest mi wysłał na komunikatorze zdjęcie, które podpisał tak. Tutaj to mi łzy pociekły. Rodzina straciła wszystko, ledwo uszli z życiem. Mieszkają teraz u sąsiadów. Zawaliły się słupy elektryczne, a dzieła dokończyło drzewo upadające na nieduży dom. Ale mieli gdzie się schronić i zamieszkać. Może uda się mi zorganizować jakąś firmę z Norwegii albo Niemiec do pomocy w odbudowie tego domu. Koszt to około 100 tysięcy peso. Może zbije cenę na euro. To tylko 1760 euro. Może się uda. Kolejny tekst, który otrzymałem na Messengerze od Ernesta. Oficjalny komunikat sprzed godziny dotyczący części naszej wyspy rejonu Negros Oriental to 41 zmarłych, 57 rannych w ciężkim stanie, 33 uznanych za zaginionych.
Przerwano poszukiwania ze względu na nocne i niebezpieczne warunki. Wróciliśmy do domu. Jestem padnięty i przerażony widokami. Byliśmy na spotkaniu z kolejnym Baranjajem, to jest Rada Osiedla. Ci ludzie są zdruzgotani, tym bardziej, że stało się to przed samymi świętami. Hello, hello! Katastrof! Fuck! I tutaj są podane dane do rachunku euro. W strefie euro można przesyłać na konto, które założone jest na adres w Belgii. Numer konta jest podany w tym filmie i w opisie. IBAN BE 39 96 71 88 08 83 19. Myślę, że wystarczy wpisać Ernest Bruno Kerchen Cueva przez C i nazwę tego tajfunu. Tajfun Raj albo samo słowo Raj. Dziękuję bardzo za uwagę. Friday, December 17, a few hours after making its 8th landfall in Negros Oriental. Since hitting Siargao 1:30 p.m. on December 16, the super typhoon has already made a landfall more than 6 times. The typhoon is said to be the strongest to ever hit Bohol this past decade. Watch the devastating impact of Super Typhoon Odette, internationally known as Typhoon Rai, that wreaked havoc to the southern and central part of the Philippines.